Ale trzeba pamiętać o tym, że ci ludzie, którzy pracowali w tej szkole, wbrew temu, co pan mówi, bo już nie będę wchodził w szczegóły, ci ludzie byli zatwierdzeni, panie burmistrzu, w większości w tym arkuszu organizacyjnym. Nie proszę nie zaklinać tej rzeczywistości, bo być może pan to przeoczył. Zdarza się, tak się mogło zdarzyć. Ale powiedzenie tym ludziom na 2 czy 3 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego, że oni w tej szkole będą pracować, jest po prostu z punktu widzenia ludzkiego nieetyczne i złe. Na szczęście się z tego wycofano. Powiedzenie tym rodzicom, że, bo tak się niestety złożyło, że część wychowawców nie będzie pracować z tymi dziećmi, że część nauczycieli nie będzie mogło dokończyć przygotowania tych dzieci do egzaminu końcowego 6 klasy, po prostu było błędem. I tego dialogu zabrakło. Dzisiaj w wielu tych momentach się z tego wycofano, na szczęście. Tak zwana atmosfera, panie burmistrzu, ona nie zostanie w tej szkole szybko zasypana. Ja nie zazdroszczę tutaj pani Zarzyckiej, bo obawiam się, że w tej całej dość trudnej sytuacji będzie miała ogromny problem w poradzeniu sobie z tym wszystkim. Ponieważ jest ogromny konflikt. Sypią się petycje ze strony rodziców, sypią się petycje ze strony dzieci. Niestety nikt nie przeprosił tego całego środowiska. Zabrakło mi tutaj tego słowa przepraszam, zarówno dla nauczycieli pracujących w tej szkole, zarówno dla rodziców. I nie przerzucajmy się dzisiaj już winami, czy to jest wina Skarżyńskiego, czy to jest wina Zarzyckiej. Taki stan faktyczny jest. Nie zawalało tutaj dzisiaj na tej sali głos jednego z nauczycieli czy rodziców, który nas wszystkich tutaj zaatakował. Myślę, że powinniśmy się wszyscy uderzyć w pierwsze, że zarzucił nam, że nie dbamy o dobro dziecka. Ja, proszę Państwa, i Wy wszyscy wiecie doskonale, walczymy o te kwestie edukacyjne i tak jak tutaj powiedziano, nikt nie przekreśla tego, co tutaj było wiele dobrego zrobionego w tej dzielnicy. Ja sam osobiście popieram wiele pomysłów na Panie Burmistrzu i działań zarządu, bo po prostu popieram te rozwiązania, żeby to, co było dla mnie jest istotne w tym życiu, żeby wyrównywać szanse edukacyjne dla dzieci, bez względu na to, jaka jest zamożność tego portfela tych rodziców. Ale w tej sprawie, naprawdę, panie burmistrzu, popełniono ogromny błąd. Nie mówmy tutaj o chucpie politycznej. Mówmy tutaj o tym, co jest dzisiaj ważne, o człowieku. Każdy kiedyś będzie emerytem. Ja też pewnie kiedyś, mam nadzieję, że tego żyję. Ale nie używajmy tutaj tych argumentów, że musi to się odbywać w taki sposób, że ci ludzie musieli tą pracę stracić, dlatego, że nagle przekreślamy jednego dnia, że oni mają nie pracować. Owszem. Gdyby ci ludzie się dowiedzieli o tym z pewnym wyprzedzeniem, pewnie by takiej sytuacji nie było. Dzisiaj niestety stało się to, co się stało. Obawiam się, że cała ta sytuacja, która nie jest nakręcana, bo jeżeli tutaj dzisiaj, na tej sali, pomimo tak późnej pory, jeszcze siedzi tak wielu rodziców, to coś panie burmistrzu jednak jest nie tak. I bardzo bym prosił, żeby znaleźć sposób, formułę dialogu, ażeby ci ludzie poczuli się jednak, że w tej szkole szanuje się to, że oni mają prawo być podmiotem, szanuje się to, że oni są, żyją w poszanowaniu, że ich dzieci znalazły dobrą edukację i co najważniejsze, szanuje się tych wszystkich nauczycieli. Jeżeli panie burmistrzu, stało się tak, że posłużę się tylko jednym przykładem, jeżeli osoba, która wychowuje jeden z nauczycieli wychowuje dwoje dzieci niepełnosprawnych, traci tam pracę. Z różnych względów, miała umowy terminowe, nie miała tych kwalifikacji, posłużę się jeszcze króciutko. Posłużę się tylko jej przykładem. Na szczęście znalazła miejsce pracy w innym miejscu. To po wszyscy powinniśmy widzieć to, co jest najważniejsze w edukacji w życiu. Empatię. Tej empatii, panie burmistrzu, zabrakło. I bardzo bym prosił, ażeby wszystkie nasze działania tutaj były w tym kierunku i podyktowane tym, ażebyśmy widzieli, żeby do takich sytuacji nigdy więcej nie dochodziło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.